Wtedy jak było okazanie przed lustro weneckie i się dowiedziałem, że ktoś mówi, że ja zastrzeliłem kogoś, to wtedy wpadłem w amok, w szał po prostu. I sąd ma w posiadaniu wszystkie materiały na moje uniewinnienie i to uniewinnienie powinno już dawno zapaść. Na ponad 30 stronach wykazywaliśmy błędy popełnione uprzednio. Gdyby nie postawa prokuratury w tych ostatnich miesiącach, to ja jestem przekonany, że doszłoby do uniewinnienia, bo takie było pierwotne stanowisko prokuratury. Ja sobie powiedziałem po prostu, jeżeli ktoś zachował się w taki sposób, że morduje ludzi, później mnie na lewo wtrąca do więzienia, to nie są ludzie po prostu. I z nimi po prostu trzeba walczyć, trzeba o tym głośno mówić. I to staram się robić cały czas. Właśnie minęła rocznica 21. aresztowania pana pod zarzutem morderstwa. Pamięta pan wszystko z tych 21 lat? Wszystkie to może nie, ale większość rzeczy pamiętam. Bo jakby nie patrzeć, to trauma swoje robi. Także ludzie mogą w większości życia nie pamiętać, ale jeśli coś ich złego spotkało w życiu, to już będą pamiętać do końca. Także to też na tej zasadzie jest u mnie, że praktycznie nie mogę głowy jeszcze wyzwolić z tego, co przez te lata się działo. Mówię, 21 lat wczoraj minęło, jak po moim aresztowaniu niesłusznym i wtrąceniu mnie do więzienia za podwójne zabójstwo i dalej z tym walczę, z tymi demonami, co niektóre są. Bo to 20 lat to nie da rady tak łatwo z głowy wymazać. A jak pan pamięta tamten dzień właśnie, ten dzień 21 lat temu? Dzień był jak normalny każdy jeden. Ciepło było, jak na październik. Powalili na ziemię. Rano przyszli? Słucham? Rano przyszli? Nie, z samochodem jechałem z kolegą. I zatrzymali samochód? Zatrzymali samochód, mnie wysadzili. I kolega tak samo i mnie zawieźli na komendę. Nawet nie wyjaśniali nic kompletnie tam, praktycznie to nic. A kiedy się pan dowiedział, o co chodzi? Znaczy, dowiedziałem się przy okazaniu, przez lustro weneckie. Wtedy jak było okazanie przez lustro weneckie i się dowiedziałem, że ktoś mówi, że ja zastrzeliłem kogoś, to wtedy wpadłem w amok, w szał po prostu i musieli przerwać to wszystko. Chyba na półtorej czy dwie godziny przerwali konfrontację, bo ja nie mogę dojść do siebie. Mówię, jak co ma być w ogóle? No. I pan nie widział tego człowieka, który wskazał na pana? Nie widziałem kompletnie nic. Po prostu dla mnie to był szok w ogóle, że coś takiego, no to mówię, no to jakiś bezsens jest, ale no później jak się okazało, to wiadomo jak to wszystko wyglądało, także to... Do tej pory pan nie wie, kto tam był za tym lustrem? Nie wiem i nie chcę wiedzieć, po prostu nie chcę wiedzieć. Panie mecenasie, a pan wie? Czy ci świadkowie są tak głęboko ukryci, że nigdy nikt się nie dowie? Są to świadkowie inkognito, więc ich dane personalne są utajnione. Ale to jest taka, powiedziałabym, wygodna dla policji i dla prokuratury formuła. Mieć takiego świadka, którego nikt nigdy nie pozna, nie można go skonfrontować z jego zeznaniami, nie można powiedzieć mu, no, kłamiesz. To jest, świadku inkognito też przesłuchuje się. No oczywiście, tak. Tylko pytania teoretycznie można zadawać. Nie znamy personaliów takich świadków, nie wiemy kim są, więc oczywiście rola obrończa tutaj jest dużo bardziej utrudniona niż w przypadku przesłuchania normalnego świadka. No takie mamy przepisy, taką mamy procedurę. Spróbujmy troszkę chronologicznie poukładać tę historię, bo ona jest opisywana w wielu mediach, w wielu gazetach, pokazywana w telewizji, ale to się może troszkę plątać, więc zaczęło się 21 lat temu. Pan Arkadiusz trafił najpierw do aresztu. Proces odbył się po 2 latach, tak? Tak naprawdę wszystko zaczęło się w dniu 8 września 1999 roku, kiedy doszło do tych zabójstw na stacji w Szczecinie. Tak jak już tutaj pan Arek mówił, został zatrzymany w październiku. Później toczyło się postępowanie przygotowawcze, postępowanie przed sądem pierwszej instancji, sądem okręgowym w Szczecinie, które zakończyło się wydaniem wyroku skazującego w dniu 7 marca 2001 roku. Dosyć szybko, apelacyjny szybko rozpoznał sprawę w drugiej instancji. 3 lipca 2001 roku zostaje wydany wyrok sądu apelacyjnego w Poznaniu, bo wówczas sąd apelacyjny dla apelacji obecnej szczecińskiej był właśnie w Poznaniu.
Była też składana kasacja w 2002 roku we wrześniu, z tego co pamiętam. Sąd Najwyższy zajął się tą kasacją, no ale ona nie przyniosła żadnych rezultatów. I trafił pan do więzienia? Cały czas byłem. No tak, ale wtedy powiedzmy, że to był areszt śledczy, trochę inaczej wygląda, nie? Czy tak, tak samo? Znaczy, to oni szybko to załatwili. Praktycznie jak dostałem wyrok w pierwszej instancji, to chyba dwa tygodnie już po wyroku, jeszcze nie był wyrok prawomocny i od razu mnie przewieziono do, przepraszam, do innej placówki nie, o zaostrzonym rygorze, bo byłem uznany za więźnia numer jeden, niebezpiecznego. Jako niebezpiecznego, a w naszym rejonie byłem numer jeden niebezpieczny, także to były szczególne środki podejmowane co do mnie i to też musiałem sobie z tym poradzić, ale przewieziono mnie do jednostki takiej karnej już w Wołowie, gdzie był oddział dla niebezpiecznych, po prostu więzienie w więzieniu, co nie? I tam też musiałem przebywać. Czy to, że był pan numerem jeden z tych niebezpiecznych, to jakoś pomogło panu zdobyć, powiem, autorytet wśród więźniów? Nie miał pan z więźniami kłopotów? Raczej, nie, to nie miało znaczenia. Nie miało, ja to po prostu... Ja to po prostu zacząłem walczyć o życie, to już dla mnie nie było tam, może wtedy, wcześniej jak byłem jakimś mocnym człowiekiem, gdzie mnie nic takiego złego w życiu nie spotkało, to może gdzieś jakieś tam bycie w więzieniu, prestiż, bo to inne czasy były, w ogóle całkiem, nie tak jak teraz się dzieje, to trzeba, naprawdę, to było po prostu całkiem coś innego było. Jak mnie zamykano 20 lat temu, to nie wyglądałem tak jak teraz, miałem 25 lat, byłem szczupłym człowiekiem, znaczy mężczyzną, byłem bardzo szczupłym. Może więzienie mnie do tego zmusiło, żebym tak wyglądał. Także tutaj praca nad przeżyciem normalnym i doprowadzenie sprawy do końca i wykazanie, kto rzeczywiście zabił tych ludzi, było dla mnie priorytetem, bo ja sobie powiedziałem po prostu, jeżeli ktoś zachował się w taki sposób, że morduje ludzi, później mnie na lewo wtrąca do więzienia, to nie są ludzie po prostu. I z nimi po prostu trzeba walczyć, trzeba o tym głośno mówić. I to staram się robić cały czas. Ale jak pan zaczął tę walkę? No bo znalazł się pan za kratami i właściwie nie miał pan możliwości, żeby stanąć i krzyczeć, jestem niewinny, bo kto w więzieniu wysłucha? Tak, i to dobrze pani zauważyła, bo w więzieniu praktycznie wszyscy są niewinni. To ciężko było w ogóle z kimkolwiek na takie tematy rozmawiać. I dlatego człowiek w sobie to wszystko trzymał. Ale mimo wszystko i tak pisałem do różnych instytucji pozarządowych, do których mi przysługiwało takie pisma i to po prostu nie zdawało egzaminów w żadnym... No, nie było możliwości, żeby oni się podjęli w ogóle czegoś takiego, bo... Nie wiem, po co oni w ogóle są, no, tak powiem, no. Po prostu tylko są złudzenia i to wszystko. I od tamtej pory zaczęła się walka właśnie, o prawdę. I zobaczyłem, później zacząłem się dowiadywać, takie szczątkowe informacje, kto i co i jak. Wiadomo, że każdy chciał coś ugrywać na tej sprawie i gdzieś tam zrzucali, przerzucali jeden na drugich i to w więzieniu jak to było, co nie? Że po prostu jakoś starali się też budować, bo wiadomo, że w tym czasie dużo grup przestępczych zostało zamkniętych. I walka między nimi tak trwała, kto jest bardziej w porządku, a to jest mniej, kto jest mniej w porządku, po prostu, no tak to wyglądało. Ja w tym wszystkim uczestniczyłem od samego początku, później oczywiście taką wojnę już wypowiedziałem chyba w 2005 roku i do tej pory z nimi walczę. A pan na początku miał nadzieję, że się uda, czy od razu, jak pan nie dostawał odpowiedzi od tych instytucji, bo rozumiem, że żadne odpowiedzi nie przyszły na te protesty, które pan pisał. Znaczy, przychodziły odpowiedzi. Przychodziły odpowiedzi takie, że gościu nie zawracaj gitary, co nie? No coś takiego, no to można tak w skrócie powiedzieć. Chociaż tam starano się zainteresować, lecz później, bo to wszystko zależy od polityki, no niestety, tak to wszystko wygląda i tu człowiek naprawdę jest naprawdę stracony, jeżeli ktoś się tam nie zastanowi nad tym, że życie ludzkie jednak jest cenne i po prostu nie można sobie igrać, nikt nie jest Bogiem i nie ma prawa za kogoś takiego się uważać przede wszystkim, to nic się nie zmieni w tym wszystkim. No. No wszędzie błędy są popełniane, tylko że są inne państwa, gdzie rzeczywiście za te błędy są od razu przeprosiny i od razu jakoś jest to wszystko tak załatwiane, żeby człowiek rzeczywiście mógł resztę tego życia jakoś sobie spędzić, bo to z winy państwa zostało zrobione. A u nas jest całkiem co innego, są przepychanki, walki i to człowiek jest zawsze gdzieś wplątany w coś, czy nie ma nic wspólnego. No, to...
A miał pan jakieś takie chwile zwątpienia w tej walce? Tak, miałem. To były częste, to były takie, wie pan, takie etapy. Ja sobie to tak podzieliłem, może tak dziwnie to zabrzmi, ale sobie tak podzieliłem to na 5-letnie etapy takie. Po prostu musiałem coś zacząć z głową robić, dlatego musiałem sobie tak... Tak, wyznaczyć takie punkty, takie punkty odniesienia. Tak. Musiałem sobie tak to wszystko poukładać w więzieniu, żeby jakoś żyć i... A przede wszystkim nie pokazywać, że człowiek gdzieś ze sobą walczy, żeby po prostu pokazywać, że cały czas jest silny, bo fizycznie jestem, wiadomo, że to... No ale to znowu z psychiką jest różnie, to wiadomo jak to jest, co? Nie, że człowiek może być wielki, a psychika słaba i nie ma człowieka. Dlatego tu na każdym etapie musiałem sobie radzić z tym wszystkim, sam radziłem sobie z tym wszystkim, bo żaden psycholog, żaden, nawet nie chodziłem, bo oni w ogóle nawet nie podejmowali rozmowy, bo wiedzieli o co chodzi, no to tam wiedzieli o co chodzi i nie podejmowali, bo w czym mogliby mi pomóc. Musiałem sam tą walkę prowadzić, no. I kiedy przyszedł taki przełom, kiedy poczuł pan, że może coś się wydarzyć, że może jednak pan się wydostanie z tej matni? Przełom, proszę pani, tak myślałem, że przełom będzie w 2002 roku. W 2002 roku, kiedy funkcjonariusze CBŚ i prokuratury do walki z przestępczością zorganizowaną zatrzymali grupę Goryla w Szczecinie. I wtedy informacje do prokuratury doszły, że ja tego nie zrobiłem i kto to zrobi, kto za tym stoi. Wtedy prokuratura już i policja w 2002 roku już dysponowała tym materiałem. Czyli właściwie 3 lata po morderstwie, tak? Po tej tak. Już mieli, tylko że po prostu ktoś blokował. To jak teraz blokuje, to wtedy tak samo były jakieś dziwne zagrywki, żeby po prostu niech siedzi i do widzenia. No. A wie pan, kto to robi? Znaczy nie ma się, no ktoś, kto ma coś do powiedzenia. Podejrzewa pan? Znaczy nie, no ja nie chciałbym rzucać tutaj teraz jakimiś nazwiskami czy funkcjami, które teraz ktokolwiek zajmuje, czy tam ten, bo to jest bez sensu, bo człowiek nie ma na to na razie dowodów takich, żeby móc po prostu z tym gdzieś wystąpić. Ale jak będą, to oczywiście będziemy o wszystkim mówić, także... A szuka pan tych dowodów? Znaczy ja nie szukam, ja nie jestem od tego, bo ja tu raczej staram się skupić na całkowitym oczyszczeniu i uniewinnieniu mnie. To jest dla mnie priorytet. Ja nie chcę się tutaj mieszać w jakieś tutaj rozgrywki, bo za wszelką cenę ktoś stara się mnie znowu wmieszać w coś, z czym ja nie mam nic wspólnego, ale żeby po prostu tutaj dać spokój i żeby zająć się właśnie jakimś tutaj rzucaniem oskarżeń na kogoś. Po prostu nie druga strona odpowie i będziemy tak się przepychać, co nie? Także staram się tylko skupiać na tym, co teraz jest istotne, czyli na uniewinnieniu, bo sąd ma w posiadaniu wszystkie materiały na moje uniewinnienie i to uniewinnienie powinno już dawno zapaść. No. No dobrze, ale jesteśmy w 2002 roku, policja rozbija grupę Goryla i pan wie już, że policja i prokuratura wie, że znaczy, to nie pan. Tak, wiem, bo zostałem wezwany do prokuratury. Żeby złożyć zeznania jako świadek. Tak, jako świadek i zostałem poinformowany, że po prostu wiedzą, że to nie ja. I? No i... Musiałem czekać tyle lat, jeszcze 16 lat bodajże, żeby ta sprawa ruszyła. Także czyli przez 16 lat pan już miał wiedzę, że wszyscy wiedzą? Tak. Do kogoś się pan odzywał? Do kogoś pan pisał? Nie. Nie, no czekałem. No bo to wie pani, no czekałem, aż ktoś coś zrobi, coś ruszy. No bo przecież mówię, tak nie może być. No wy jak to, kurczę? No wszyscy wiedzą. A ja dalej jestem w więzieniu z dożywociem, bo to w dożywocie przecież miałem, tak? No i tak. Siedzę, kurczę, mówię, no przecież to jest nie do wytrzymania. I po prostu człowiek zaczął wątpić, czy to w ogóle kiedykolwiek ujrzy światło dzienne, no bo to wie pani, tu w 2002 roku już wiadomo, że nie ja, a ja dalej siedzę. I dalej w tym więzieniu o zaostrzonym rygorze. Później mi zdjęto to wszystko, później mnie przywieziono do innej jednostki. Tak mnie trochę wożono po tych zakładach karnych dla szczególnie niebezpiecznych więźniów. 5,5 roku tam przebywałem na takim oddziale. Także dopiero później mi zdjęto kategorię niebezpiecznego, ale miałem cały czas, byłem pod rygorem. Czyli na każdej odprawie zawsze dowódca zmiany funkcjonariuszom mówił, że szczególną tutaj trzeba na kraskę uważać, bo ma dożywocie, co nie? Także cały czas jeszcze człowiek był napiętnowany właśnie tym wszystkim. I jeszcze musiałem sobie dawać radę
z drugą stroną, co nie? Bo wiadomo, że wydoszyłem tutaj naprawdę wojnę i to bardzo mocną przeciwko tym wszystkim, którzy są zamieszani w to, że ja jestem, byłem w więzieniu, co nie? Znaczy jestem, no, cały czas w głowie cały, tak, jest, cały czas pan jest w myślach w no, więzieniu. No właśnie o to chodzi, bo cały czas ta walka trwa. No. Ale pan już jest na wolności prawie ponad, nie, prawie półtora roku. I mówi pan, jestem w więzieniu, to jest wstrząsające. Ale byłem tam prawie 20 lat i ja półtora wiem. Roku tu nie zmieni. Musiałbym 20 lat tutaj przeżyć, żeby po prostu móc zapomnieć, ale i tak nie da rady zapomnieć. I dopiero po 16 latach w więzieniu zdarzył się następny cud? To można powiedzieć, że cud, mecenasie. Cud, nie cud. To tak było, że... upór człowieka. Dokładnie. Te czynności, które doprowadziły ostatecznie do tego, że został złożony wniosek o wznowienie postępowania przez prokuraturę, że Sąd Najwyższy wstrzymał wykonanie kary 6 maja 2019 roku, to jest ten dzień, kiedy pan Arek opuścił mury zakładu karnego, to przez kilka lat co najmniej działo się dużo, dużo ważnych, istotnych rzeczy. Pojawiali się świadkowie, te materiały były gromadzone najpierw przeze mnie, przez osoby, które tutaj nam pomagają. Ogromna rola też żony pana Arka, która też była osobą, która tak naprawdę te dowody zdobywała, więc to wręcz heroiczna postawa pani Marii. Później już mieliśmy postępowanie przygotowawcze, co prawda w innym przedmiocie, ale tam były gromadzone materiały świadczące o niewinności pana Arka. I w 18 roku to postępowanie zaczęło, w 19 roku już ten wniosek trafił do sądu i ja uważam, że tak wtedy tak naprawdę to już było dla mnie jako obrońcy wiadomo, że coś dobrego się wydarzy. Bo w 16 roku również złożyliśmy trzeci z kolei wniosek o wznowienie postępowania. Taki bardzo obszerny, też już poprzedzony ogromną pracą kilku co najmniej osób, gdzie na ponad 30 stronach wykazywaliśmy błędy popełnione uprzednio, analizy miejsca zdarzenia, analizy zeznań świadków incognito. Kiedy ten wniosek powstał właśnie w tym 16 roku, to ja już nabrałem takiego przekonania, że to może się udać. Bo wcześniej w 13 roku również składaliśmy wniosek, ja składałem wniosek, ale wtedy tak naprawdę niewiele jeszcze mieliśmy, oprócz oświadczeń dwóch czy trzech osób. Jakieś ja też w 11 składałem też. A w 11 był jeszcze pierwszy wniosek tak. O wznowienie, był wyznaczony obrońca wtedy z urzędu w Warszawie. Krótki wniosek, krótka odpowiedź sądu. Zresztą tymi później kolejnymi wnioskami też sąd zbytnio się nie zajął tak naprawdę, gdzie już było tych informacji, tych dowodów, tych analiz znacznie więcej. No a ten ostatni wniosek złożony przez prokuraturę, ogromny pod względem ilości materiałów, ilości dowodów, ilości analiz, no doprowadził do tego, że sąd faktycznie pochylił się nad tym i wyciągnął z tego wiele wniosków, wiele właściwych wniosków. Tak naprawdę, gdyby nie postawa prokuratury przy tych ostatnich miesiącach, to ja jestem przekonany, że wyrok byłby nie tylko wznowieniowy, nie tylko wyroki byłyby uchylone, ale byłoby już po wszystkim, doszłoby do uniewinnienia, bo takie było pierwotne stanowisko prokuratury. No niestety... niewiadomych tak naprawdę dla mnie. Porozmawiamy trochę o tej prokuraturze, no bo jak rozumiem, pierwszą taką osobą, która doszła do wniosku, że może pomóc, była prokurator Barbara Zapaśnik, tak? Na jakiej podstawie ona zdecydowała się grzebać w tym śledztwie po tylu latach? To znaczy, powstało w pewnym momencie w Szczecinie takie Archiwum X jakby. O tym wiedzieliśmy już, ja wiedziałem wcześniej, że dojdzie do utworzenia takiej komórki. I w związku z tym, że w zakładzie karnym działy się też takie rzeczy, jakie się działy, to postanowiliśmy, że to też zostanie jakby zgłoszone i to była podstawa, żeby wszcząć postępowanie. I w tym postępowaniu pani prokurator właśnie zdobyła szereg tych nowych dowodów. Natomiast ja myślę, że wiem o tym, że pewnie tą wiedzę, taką przekonanie, to już miała wcześniej, że w zakładzie karnym odsiaduje wyrok dożywocia niewinna osoba. Jakie były te dowody, które zebrała? Te nowe?
Jest ich bardzo, bardzo wiele tak naprawdę. Poprzez zeznania świadków incognito, kolejnych w tej sprawie, poprzez różnego rodzaju opinie, chociażby opinie biegłych lekarzy sądowych. No dowodów jest bardzo, bardzo dużo. Tak jak w normalnym postępowaniu, myślę, że w tym postępowaniu wznowieniowym było więcej znacznie dowodów niż w postępowaniu, w które toczyło się od 1999 roku. No i taki kluczowy dowód, bo tutaj możemy o nim mówić, pokazał się też w mediach, to jest to nagranie ze stacji paliw, nagranie z monitoringu, które w mojej ocenie tak naprawdę pokazuje całkowitą wadliwość ustaleń sądu okręgowego w Szczecinie. Bo pierwsze ustalenie sądu było takie, że do morderstwa doszło koło centrum handlowego, a na tych zdjęciach widać, że doszło do niego na stacji benzynowej. Na terenie stacji ewidentnie widać moment, kiedy zarówno jedna, jak i druga ofiara zostają po prostu postrzeleni. Człowiek pierwszy biegnie, drugi idzie i w pewnym momencie po prostu dostając te strzały, no pada, to widać. Tak, on się jeszcze czołga się, ten jeden z nich, tak. Tak, tak. Ale sprawcy nie widać. Nie. Chociaż było już wtedy wiadomo, że na pewno, że świadkowie incognito skłamali i nie było ich przy tym wydarzeniu.